Słuchaj, no, zanim zapytam o płytę, to ja zawsze miałem taki problem z tobą, jak ci nazywać. Bo bardem w sensie Kaczmarskiego nie jesteś. Przedstawicielem muzyki, piosenki typu pop, tym bardziej nie jesteś. Pieśniarz? A koniecznie musisz jakoś? No właśnie, nie wiem, potrzebne tobie na przykład to jest, żeby się definiować, sprzedawać koncerty. Nie, zachęcać domy kultury, żeby podpisywały kontrakty na to, że zagrasz i tak dalej? Wiesz co, jakoś gram bez problemów. Nie wiem, jak ci państwo to interpretują, identyfikują, ale to jest dosyć szeroki rozstrzał na przykład środowisk, z których przychodzą jakieś zamówienia, bo zdarza mi się grać z pełnym bandem od paru lat, na przykład na Woodstocku, gdzie jest głośno i gram w towarzystwie na przykład apteki i Lux Torpedy, bo mam też takie jakieś doświadczenia na koncie i w porządku. Nie czułem się nieakceptowany przez tę samą publiczność. A ostatnio grałem na festiwalu piosenki poetyckiej. Też jest, wiesz, dobrze. Także myślę, że trzeba robić swoje w miarę przyzwoicie. Ja nie jestem muzykiem. To też ani poetą, ani muzykiem. Ja po prostu układam piosenki w ten sposób, porozumiewam się ze światem. Układam proste melodie, piszę, mam nadzieję, proste teksty. Nad prostotą tego języka pracowałem przez 30 kilka lat, dlatego myślę, że osiągnęły jakiś taki stopień łatwej przyswajalności i mam też nadzieję, że nie kaleczą uszu słuchającym. I nie odczuwam potrzeby przynależności do jakiejkolwiek branży. Ja słyszę o sobie, że jestem elektrycznym bardem. A, to ciekawe. To chyba Mirek Pęczak tak kiedyś napisał, że jestem elektryczny bard. Nie wiem, co by to miało znaczyć. Czy nawiązanie do elektrycznego robota? Czy... Do elektrycznych gitar, które mi towarzyszyły, bo wtedy grałem w takim składzie z Posejdonem, perkusistą na bębnach, z Krzysiem Zawadką, tak, no, z Brunem Krzanowskim, czyli to raczej elektryczni wszyscy muzycy. Oni wtedy byli Porter Bandem i oni mi zaproponowali, Bruno zaproponował mi współpracę, bo nigdy wcześniej bandu nie miałem, bo grajkiem z takim od sobie, z krzesłem i z gitarą. I od tamtej pory już zawsze grałem z ludźmi. To ta lepsza strona tego czasu, ta lepsza część czasu, który poświęciłem na brzdąkanie. Z ludźmi gra się fajniej. No zdecydowanie. A chyba znaczy to jest takie odkrycie, które przemycasz na płycie. Fajnie się gra i śpiewa dla psa, tak? Wiesz co? To Obrązek był, to fajny gitarzysta, aktor Jasiek Janga Tomaszewski. To obraz tej piosenki przyszedł mi do głowy na widok jego w jego mieszkaniu na Grochowie, w którym zabrakło istoty, która zmarła. Miała na imię Jadzia. Ja byłem przekonany, że to kobieta. On potem pokazał zdjęcie Jadzi. Jadzia okazała się być psem. I to był dla mnie szok. Bo on był po okresie takiej dosyć mocnej żałoby. Jadzia towarzyszyła mu w życiu przez wiele lat. Jeździła z nim na ryby, jeździła na spektakle, jeździła na koncerty. No i ja, znając Jadzię z opowieści, zakładałem, że to po prostu partnerka jego, baba jakaś. A to się okazało, że baba tak, ale czterołapa i futrzasta. I wyobraziłem sobie ten obrazek, ta historyjka w tej piosence jest absolutnie zmyślona. No, złożyłem ją z jakichś tam własnych przeżyć, przemyśleń, z zasłyszeń i z tego obrazka. Mężczyzny w domu pełnym gitar, siedzącego sobie z psem i w zasadzie szczęśliwego, cieszącego się odzyskaną gdzieś tam wolnością. Bo to jest wesoła piosenka. W przeciwieństwie do ostatniej na płycie, chyba najsmutniejszej świątecznej piosenki, jaką kiedykolwiek słyszałem. Jeszcze pierwszy raz redakcja, którą reprezentuję, ma swoje miejsce, siedzibę na ulicy Domaniewskiej. To jest takie miejsce, nie wiem czy wiesz, ono jest nazywane Mordor na Domaniewskiej. Okolica mocno korporacyjna. W tamtym miejscu, gdy po raz pierwszy usłyszałem, to bardzo mocno kopnęło, ale powiem ci, że gdy się słucha w zaciszu domowym, to kopie w samotności, na przykład gdy się siedzi wieczorem w domu, to kopie jeszcze tak potężniej. Kiedy ci to przyszło do głowy? Znaczy, oczywiście płyta wychodzi przed świętami, bardzo ładnie się to spaja w ten czas, kiedy piosenki świąteczne są grane. A kiedy ci to przyszło do głowy? Kiedy? Żeby tę piosenkę dołożyć do płyty, czy żeby ją napisać? Żeby ją napisać.
dwa czy trzy lata temu. Po prostu taka mi się napisała, zbliżał się świąteczny okres, a ja piszę piosenkę raz w tygodniu, bez żadnych sugestii, po prostu szukając pomysłu na nową piosenkę. Raz w tygodniu napisać piosenkę to spory wysiłek dla mózgu, więc siłą rzeczy, ponieważ czas był taki okołoświąteczny, to temat jakby się narzucał. Pewnie z jakichś rozmów, z jakichś kontaktów z ludźmi, może ze spotkania z kolegą, który kiedyś był normalny, a potem wiedziałem, że osiągnął wysoki szczebel zawodowy w korporacji i kiedy spotkaliśmy się na pytanie takie zwyczajowe, co słychać, wyłożył mi wszystkie przewagi produktu reprezentowanego przed siebie nad produktem konkurencji, co miałem głęboko w dupie, ale posłuchałem, kiwnąłem głową, rozstaliśmy się w takiej rozmowie. Nie wiem, no to się lepi z jakichś obrazków, ja po prostu piszę piosenki tak sobie... Czyli tak masz, że słuchasz ludzi i lepisz ich opowieści? No chyba tak, wiesz, tak, w całość. A ile jest ciebie w takim razie? Oczywiście jesteś tym, który sprzedaje tą historię na końcu, ale ile jest twoich doświadczeń? Wiesz co, no, ze mnie jest tyle, że to jest ten sam świat, na który patrzymy obaj, ale ten obraz w tej piosence to jest to, w jaki sposób ja widzę ten świat. Więc ja jestem jakby takim odbiornikiem, który narzuca własną perspektywę. To ja wybieram kadr z ogólnodostępnej rzeczywistości. Ja wybieram to, co jest ciekawe akurat dla mnie. I jeżeli tego słuchasz i wydaje ci się interesujące takie spojrzenie, to wtedy możesz zapomnieć, że patrzyliśmy w zasadzie, bo jesteśmy w tej samej rzeczywistości. Ja nie pochodzę z kosmosu, tylko o ostatnie lata z Ursynowa, więc to nie jest tak daleko. Da się tam dolecieć. Bardzo wiele piosenek napisałem zainspirowany w zasadzie żadnymi wydarzeniami, tylko faktem zakupu bułek. Tak. Bo staje się w kolejce w takim sklepiku tam w mojej okolicy, gdzie na przykład komuś zabraknie do wina wisienka. Tak, albo zobaczy piękną panią z dzieckiem. To nie ten sklep, to inny sklep. To, no tak, to też była taka piosenka. Ale napisałem te trzy piosenki, których puenty usłyszałem. Na przykład facet, który liczy i już ma na wisienkę i nagle... No, pani mówi, ale panie Zenku, no nie będzie wisienki, bo brakuje 20 groszy. A on nagle staje i mówi, kurwa, tak się nie da żyć. To jest gotowa piosenka, stałem za nim, powiem, tak się nie da żyć. I napisałem taką piosenkę o nim, opisując to, jak tłucze mu się flaszka. Reszta to już twoja wyobraźnia, bo u mnie on kupuje tę butelkę, ona mu się wyślizguje, on pada na chodnik, ludzie chcą mu pomóc, a on chce po prostu wypić to, co się wylało i tak dalej. I to wesoła piosenka, pozornie. Także to życie inspiruje, widzisz to po prostu. A właśnie, chciałem się o to zapytać, tak. Zacząłeś poniekąd o to mówić, jaki jest z tą dyscypliną pisania, umówmy się, na piątek, tak? Na piątek rano, audycję u pana Mana, no i musisz być już spięty. Na ile razy jest to rzeczywiście, no bo słyszymy tą narrację, która się pojawia przed wykonaniem, wielokrotnie jest to tam w waszej fabule przedstawiane jako rzecz pisana na kolanie w ostatniej chwili. To... No bo jest, bo nawet redaktor Wojtek bywa świadkiem, że ja siedzę i coś tam kreślę. Ja generalnie jestem naturalnie predestynowany do odpoczynku, a nie do pracy. Praca mnie męczy. Chyba chcę mieć ten sam zawód, co ty. Wiesz, no to jest przechlapane, bo można nie zrobić nic. Ja przez te lata nic nie robiłem. I żeby mieć z czegoś żyć, to trzeba coś robić. W związku z tym sam sprowokowałem, nie wiem czy świadomie, czy podświadomie, ale ja doprowadziłem siebie do takiej sytuacji, żeby coś mnie zmusiło do pracy. Więc gdyby to była audycja raz w miesiącu, to pisałbym raz w miesiącu, a nie raz w tygodniu. Więc wymyśliłem taki sobie cykl, jak się okazało, trochę zabójczy, tygodniowy. W związku z tym mam 6 dni wolnego i noc takiego zapierdzielania ostrego. I na rano no, coś tam zawsze jest, ale gdybym miał to robić raz na kwartał, to miałbym jeszcze więcej wolnego. I jeden i też i tak byś pisał na ostatnią chwilę. Nie jestem w stanie się zmobilizować do niczego innego. Dlatego piszę piosenki, a nie powieści, bo to są małe formy, które ewentualnie można zmieścić w cyklu takim jednonocnym. Być może mogłem napisać dobry prolog do jakiejś powieści kryminalnej, ale no, skończyłoby się po tej jednej nocy. No cały bym nie zmieścił. A piosenkę jeszcze się da. Słuchaj, to już trwa parę ładnych lat. Jak jest z pamięcią
tekstów, z, no jakby też niepowielaniem pomysłów i tak dalej. Nie dwie, dwie, dwa pytania. Pierwsze, jak pamiętasz te teksty piosenek, nagrań, potrafisz tak czuwać? To znaczy, potem gdzieś tam jest jakiś rodzaj pamięci, gdzie niektóre rzeczy, jakieś tam pomysły zostają i zostaje też sporo tych pomysłów, o których trzeba pamiętać, żeby ich nie powtarzać. Mhm. Takie charakterystyczne grepsy. Ja lubię się tam powygłupiać, wymyślam jakieś tam... Tak, pamiętam tekst piosenki świątecznej Drapie się. Aha, to o tym, że wesoły świąt, tak? Tak. A potem zauważyłem, że został skopiowany przez 10 osób na przestrzeni kilka lat, że to jednak było moje odkrycie, bo zainspirowałem. Ostatnio też słyszałem u kolegi piosenki fragment, taki on był bardzo zaangażowany, ja to napisałem wcześniej rok o tym, że o tęczy tam warszawskiej, że tam, że homofob z homo filem pod tą tęczą się zaręczą i to nagle słyszę, że kolega śpiewa to samo. Nie chcę być uszczypliwy. Zdarzyło się. Ale pomysł może zdaje się mój. Tak, żyjemy, no. Wiesz, jak słyszę, że muzycy często tłumaczą się z plagiatów, to mówią, że żyjemy w świecie dźwięków. Rozumiem. Okej, okay. Ale polega to na tym, że gdzieś tam ten twój mózg szykuje się do nowej piosenki, a potem starasz się ją jak najszybciej zapomnieć. Co dziesiąta podlega później dalszej obróbce, ale ja muszę je odsłuchać jeszcze raz. Potem słuchając ich, nie pamiętałem o fakcie ich istnienia, słuchając coś się włącza, tak aha, to już wiem mniej więcej. No i później wybieramy coś na płytę. One są, ja mam tych piosenek kilkaset i w zasadzie układam te płyty. Ja ich nie piszę, bo ja już je napisałem. Więc w całości ostatnie trzy płyty pochodzą z piosenek, które pisałem w celu napisania piosenki. Potem wybieram. Wiesz, tak jak dużo strzelasz, to siłą rzeczy od czasu do czasu w coś tam trafisz. Więc ja jestem taką Renatą Maurer, ja nie mierzę pół godziny, żeby trafić raz w punkt, tylko biorę nawet tu granat albo kałacha i napierdzielam w te tarcze, a potem coś mówię, trafiłeś, no w coś myślałem. Okej. Okay. Słuchaj, a pamiętasz jeszcze, jak podchodzisz do tego, co się działo w latach 90? No bo dzisiaj tak sobie przypominałem różnego rodzaju nagrania, aż sam się uśmiechnąłem, gdy odkryłem Wierzyć nie można wierzę, na przykład. Aha. Nie, ta planta płyta to był zgniły kompromis, bo już wtedy byłem zaangażowanym grajkiem, który akurat w tamtym okresie przymierał trochę głodem, bo już dla takich to był pierwszy etap, kiedy powinienem zniknąć i się tak zbioutylizować jakoś. Bo ja takie jakieś takie piosenki poważniejsze, jedną gram do tej pory, dokąd się wybierasz, zaczynają ją koncerty, to ta piosenka ma 30 lat. Jak widuję dzieci, które ją grają przy ognisku z takim natchnieniem na twarzy, łącznie od tej piosenki. Mhm. A zdarza ci się już jakby, że ta piosenka, znaczy odkrywasz, czy ta, czy inna piosenka żyje takim życiem, że ty podchodzisz do tych ludzi i oni nawet nie wiedzą, że ty ich jest... No pewnie, bo w ogóle nie jesteś potrzebny tym piosenkom, ale to jest generalnie, to był mój sposób na życie, bo ja nie za bardzo się w moim własnym mniemaniu, teraz mi się to zmieniło, bo wychodzę przed ludzi i nie mam tej takiej paraliżującej tremy, tylko taką fajną. Mhm. Nie spodziewam się po sobie zbyt wiele, najwyraźniej ci Państwo, którzy przychodzą na moje koncerty też nie i tam się dobrze bawimy generalnie. Ale kiedyś byłem bardzo spięty i 100 razy gorzej grałem te piosenki niż gram je teraz. Musiałem może ja sam do nich dojrzeć, albo w ogóle do takiej samoakceptacji, wiesz, no cały czas masz do siebie pretensje, że coś spieprzyłeś. A gdzieś tak po 30 pomyślałem sobie, no dobra, spieprzyłeś, no to tyle, zresztą taki jesteś, no spieprzony, to już niech tak sobie będzie, zobacz, nikt się nie przyjmuje, tylko ty. No i przez, nie żebym sobie zaczął pogłażać, ale... jest taka scena w Monty Pythonie z facetem, którego menedżer ściąga prasę, bo będzie próba przeskoczenia kanału La Manche. No, tak. No właśnie, to ja myślę, że podświadomie coś takiego robiłem. Chciałem strasznie duży skok wykonać, przeskoczyć samego siebie, a teraz już nie, teraz robię po prostu swoje, spokojnie. Mam swoją grupę odbiorców, piszę o tym, co widzę dookoła, patrzę na to po swojemu. Jestem w zasadzie w szczęśliwej takiej sytuacji, że jestem, że tak powiem, niezależny, bo nawet jeśli chodzi o wydawcę, to jest bardzo koleżeńskie porozumienie i nikt absolutnie nie ingeruje w mój materiał. Gram z ludźmi młodszymi ode mnie, którzy są dobrymi muzykami i chcę im się ze mną grać. To czegokolwiek bym sobie
o sobie samym nie myślał, to mogę wyciągnąć takie wnioski, że nie jest ze mną najgorzej, bo mogliby sobie grać z kimś innym. Zresztą grywałem z różnymi tam ludźmi. No. Nie jestem najlepszym pracodawcą na świecie, wiesz. A do tych plusów dopiszmy jeszcze, znaczy właśnie chciałem się zapytać, czy dopiszemy to. Czy zgodzisz się z tym, że żyjemy troszeczkę w takich czasach, trochę w takich czasach idealnych dla ciebie? Bo z jednej strony mamy renesans formy, jaką jest piosenka. Prosta piosenka w przekazie nawet z fabułą. Mamy, wiesz, mamy głód, bo po prostu tak. Mamy zalew plastiku i otrząsamy się z niego powoli. Po drugie, odchodzimy od rynku płyt, przechodzimy na rynek znów piosenki, jako tej jednej pojedynczej formy, która się sprzedaje. A z drugiej strony odchodzenie od rynku płyt powoduje, że jest zainteresowanie tym, z czego żyjesz, powiedzmy sobie wprost, czyli koncertami. No, z jednej strony tak, ale wiesz, mi się wydaje, że generalnie to wszystko sprowadza się do tego, że po głodzie wydawniczym, który ja jeszcze pamiętam jako taki szczeniak, miałem jedno, dwie książki fajnych autorów i wiedziałem, że w Polsce nie przeczytam ich więcej, że tam to musi być dobrze. Potem nagle otworzyły się wszelkie tam szafy, tiry z książkami, których tu nie mogłem dostać. Zacząłem, najpierw je chłonąłem i okazało się, że co by o tym nie mówić, to tutaj docierały te lepsze, bo cała reszta Friedrichów, Forsythów, czy Raymondów, Chandlerów, czy tak, jakichś odlubów, to jednak no, to jest jakieś zjadostwo, to jest maszynowa produkcja. I u nas też tak jest, że zaczynamy wracać do wartości, bo już nie możemy ćpać więcej tej takiej papki pięknie opakowanej, w sumie bez wartości. Przypomnij sobie pierwsze kolejki przed McDonaldami. Sam stałem oczywiście. No, to miało być ten lepszy świat. Okazało się, że nie, że tu wcale nie jest tak źle i że przynajmniej dotąd nie jedliśmy gówna. Teraz przekonaliśmy się, każdy zjadł po kawałku i ja powiedziałem dziękuję. Ja wiem, że ludzie jeszcze stoją w tych kolejkach, ale już tam nie zaglądam. Nie ma tam kolejek, wiesz, czasem przechodzę i tak, wiesz, żeby nie ukryłam coś zjeść. Ale nie ma kolejek. Ale siedzą ludzie i jedzą. Siedzą, tak jest. Słuchaj, a powiedz mi właśnie, zwróciłeś na ciekawą rzecz uwagę, że ludzie otrząsnęli się z tego plastiku, czy jeżeli chodzi o piosenkę, to ty wspomniałeś też, że obserwujesz, no bo wspomniałeś o innym artyście, który śpiewał o ten, czy mocno obserwujesz ten rynek piosenki w Polsce? Widzisz jakieś fajne rzeczy ze swojego punktu widzenia? Tak, widzę bardzo dużo fajnych rzeczy i wiem, że są powszechnie dostępne, a utyskiwanie na opadający poziom tego wszystkiego w Polsce uważam za nieporozumienie, dlatego że dotrzeć można to naprawdę wszystkiego, wystarczy minimalny wysiłek. A to, że nie wszyscy występują w liście przebojów głośnych radiostacji obok, nie wiem, Eweliny Lisowskiej, która teraz w Trójce mówi, że... bo dostała się do Trójki. Mówi tam, że cenę obcina. No tak, wreszcie jest. I jest najczęściej graną artystką. To krótki jest utwór, ona obniża cenę i zaraz znika. I dobrze. Ale ja nie mam nic przeciwko, wiesz, miałem takie swoje powiedzenie, że nie podpalam sklepów z lalkami Barbie tylko dlatego, że ja sam się nimi nie bawię. Niech sobie będą. Ale nie mam problemu z dotarciem do tego, co tylko gdzieś mi się, wiesz, zajawi jako coś wartościowego. Mogę dzięki tym internetom, dzięki czymkolwiek dotrzeć do tego miejsca natychmiast. To jest tak samo jak, wiesz, z koncertami. No ja mam ubolewać nad tym, że nie zapraszają mnie na coś, nazywa nagrody jakieś tam Viva Najpiękniejsi albo trendy jakieś tam różne. No nie jestem trendowaty w tą stronę, mam zupełnie inne schorzenia i zupełnie innych pacjentów reprezentuję. No. To chyba fajnie, że się w Polsce rozwinęliśmy przede wszystkim w tych niszach, a ten środek plastikowy niech sobie tam będzie dla tych, którzy będą go potrzebować. Się tego składa, bo to nie jest tak, że na, gdzieś tam w Stanach na koncerty Toma Waitsa przychodzi tyle ludzi, co na Britney Spears. Powiedz, wrócę do płyty. Ona, jak sam powiedziałeś, jest poskładana z historii, które się tworzyły przez miesiące, czy możemy powiedzieć lata. Nie, bo to są, wiesz, to są piosenki z 2-3 lat ostatnio. No właśnie, w każdym razie przez ostatnie ileś tam dziesiątek miesięcy, raczej mniej tych dziesiątek niż więcej. No i powiedz mi tak po ludzku, jak już jest ta płyta fizycznie, są jakieś emocje w związku z tym?
W związku z tym, jaki sposób płyta powstawała, że przez lata potem dochodzimy do tego. Co, ponieważ to jest kolejna płyta, nie wiem, nie pamiętam w tej chwili, która, ale już tych kilka płyt było. Gdybym się urodził w trochę innych czasach, to może byłoby ich dwa razy tyle, no ale jest, ale ostatnio ich trochę jest. To z tą płytą wiąże się o tyle szereg emocji, że ona się wiązała z pewnym ryzykiem. Jak się okazało, to nie było ryzyko. Ja powierzyłem produkcję chłopakom, z którymi gram. To był mój najlepszy wybór z dotychczasowych i być może trzeba było to zrobić wcześniej, bo w tę płytę jest włożono dużo serca. To zrobił Marek z Krzysiem, Marek Błaszczyk z Krzysiem Kawałko. Krzyś miał wizję tej płyty, chciał to zrobić. W końcu okej, pomyślałem. Niech robi. I przyglądałem się temu wszystkiemu. W pewnym momencie, nawet po nagraniu wszystkich śladów, wycofałem się, żeby nie przeszkadzać, bo ja mogę przeszkadzać. Ja układam melodyjki, wiesz, tam śpiewam jak potrafię, piszę te teksty, ale o produkcji nie wiem nic, nie nauczyłem się niczego przez lata. Oni mniej więcej wiedzą o co mi chodzi. Nawet lepiej niż ja wiedzą o co mi chodzi, bo ja nie wszystko potrafię wyrazić. Dopiero później pokazują, że to, co zrobią w danym momencie, doprowadzi do tego, o co mi chodziło, tylko że ja tego jeszcze nie rozumiem na pewnym etapie. I to prawda, ale zrobili tę płytę tak, postarali się. I to jest bardzo moja płyta, jednocześnie ich. Powstawała w bardzo fajnej, przyjacielskiej atmosferze, a jednocześnie na tyle domowej, wiesz, że to nie było tak, że się bierze, kto tam jest najlepszym producentem, to weźmiemy tego i ta będzie płyta brzmiała tak jak jego produkty. Nie. To jest nasza płyta, bo my razem gramy te wszystkie koncerty. Oby ich było jak najwięcej, bo bardzo lubimy dla Państwa grać. Pozwoliłem tylko chłopcom, pozwoliłem zaingerować w mój pomysł na tę płytę. Pod ich wyraźnym naciskiem usunąłem w zasadzie wesołe piosenki. Chcieli, żebym zrobił taką płytę, bo rzeczywiście są ludzie, którzy dla których ja generalnie jestem autorem refleksyjnych ballad nie za wesołych i dosyć długich. I to jest dla nich taka płyta. Dla mnie też, bo ja też takie najbardziej lubię. Lubię sobie robić jaja, oczywiście od czasu do czasu, ale myśleli, żebym zrobił taką płytę bardziej jednorodną. Zobaczyli ją i doprowadzili też do tego, żeby piosenek nie było 15, bo ja mam taką tendencję. Tylko 10, tylko 10 w rozsądnym czasie, one nie są za krótkie, więc ta płyta, no to nie jest pół godzina płyta, to raczej 50 minut niż 30. Tak. Ale tylko 10 piosenek. Pograli sobie, tak jak chcieli. Gramy to na koncertach. To robi na mnie wrażenie, bo ja nawet nie wiedziałem, że to tak zabrzmi. Dla mnie to brzmi znakomicie, dla mnie fajnie się to gra po prostu. Ci ludzie grają, wiesz, i te piosenki dopiero są w fazie ogrywania. Ale już mogą trwać dwa razy dłużej, bo to ma być koncert. Ja tam w dalszym ciągu dużo gadam. To nie jest za smutne to, co ja tam opowiadam. I za każdym razem widzę u tych z Państwa, którzy wydali na bilet, że mają takie miny, jakby nie żałowali tego kroku. To najważniejsze. A jednocześnie czuję też entuzjazm chłopaków, którzy są po prostu muzykami, grają ze mną, ale nie tylko, ale że to jednak, że to stanowi jakąś całość, że to jest, że oni się utożsamiają z tym, co grają, to, co tam na was grałem. To jest bardzo miłe, bo wiem, że mam takie wsparcie ze zrozumieniem. Piękna sprawa. Dziękuję Ci pięknie w takim razie. Najlepszego. I naciskam.